czemu chcesz kawę? A jaka jest? Mocno słaba. Średnią. Może być? Może być. Czy ten czarny blat jest ok? Ja pisałam, że tak, bo masz rację, że czarne są trudne w utrzymaniu, ale nie ten blat. Dzisiaj zaprosiliśmy Was do ponad 100-metrowego apartamentu w Gdańsku, a dokładnie do minimalistycznej kuchni, którą zaprojektowaliśmy w nowoczesnym stylu. Ten apartament miał być lekki, jasny, wręcz świetlisty. I przyznam się z dumą, że udało nam się to wykonać. Otwierając drzwi wejściowe do apartamentu, jasność z wnętrza aż bije. Ale dzisiaj będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na kuchni. Gama kolorystyczna, jaką się posługiwaliśmy podczas projektowania tego wnętrza, była niezwykle wąska, bo tylko od ekri po taub. Muszę się Wam przyznać, że to było nie lada wyzwanie zaprojektować całe mieszkanie tylko w beżach. Aby nie zakłócić harmonii barw, wybieraliśmy dokładnie każdy detal. Centralnym punktem, wokół którego kręci się życie, jest wyspa wykonana z włoskiego konglomeratu. Ma 2,5 metra długości i jest białą kroplą w morzu beży. Od strony salonu wyposażyliśmy ją w 3 hokery barowe duńskiej marki Hey. Lubię, gdy miejsce pracy jest dobrze doświetlone, dlatego nad wyspą powiesiliśmy dużego rozmiaru linearną lampę. Z boku wyspy znajdują się gniazda elektryczne, umożliwiające podłączenie sprzętu AGD, komórki czy laptopa. Cały kuchenny ekwipunek ukryliśmy w licznych szafach i szufladach. Kasia, tu jest okap. Tomku, jak wiesz, okap schowaliśmy za frontem meblowym. A, zapomniałem. Czyli on jest tu ukryty. Kasia, gdzie jest lodówka? Lodówka też jest ukryta za frontem meblowym. O. Taka z zamrażarką i te złote uchwyty. Tak, to jest taki minimalizm po mojemu. Na bogato. Teraz uwaga, inność. W tej kuchni użyliśmy 2 różne materiały blatowe. Na wyspie mamy biały jak śnieg konglomerat, a na szafkach pod ścianą granit w kolorze... Taupę. Beżowym. Spójrzcie na białe szkło nad blatem. Nie posiada gniazd wtykowych. Znajdują się one zgrupowane z boku zabudowy meblowej. Jak minimalizm, to minimalizm. Fronty szafek wiszących ozdobiliśmy pasem innym kolorystycznie. Obecnie coraz rzadziej spotykam w swojej pracy architekta duże kuchnie, które są odrębnymi pomieszczeniami. Deweloperzy sprzedają apartamenty, w których są aneksy kuchenne. To jest standardowo spowodowane wielkością mieszkań. Ale też nasi klienci, którym projektujemy domy i rezydencje, również wolą aneksy kuchenne otwarte na salon.
Uwaga, mówię. Ten kwiata będzie widać, to będzie tak trochę słabo. Tak? No, tak nie będzie wiadomo za bardzo, co to jest. Jakby cię ktoś za krzaków obserwował. Mam nadzieję, że pomożecie nam trochę rozkręcić kanał. Lajkujcie, subskrybujcie, dzwońcie dzwonkiem, powiadomcie swoich znajomych i rodzinę, że prowadzimy fajny kanał o wnętrzach, a jeśli potrzebujecie pomocy... To w ramach COVID-a możemy wam przynieść zakupy. Ewentualnie wyprowadzić psa. To zapraszamy, skontaktujcie się z naszą pracownią architektoniczną. Dobre projekty. Strasznie dzisiaj wieje. A co, dziękujemy wam za wszystkie łapki i subskrypcje do tej pory. Jest super, naprawdę jesteś pod wrażeniem. Czekamy właśnie na srebrny lub złoty przycisk z YouTube'a. Jest świetnie. Zaraz będzie 100 subskrypcji. Potem 101. Słuchajcie, zbieramy 1000 subskrypcji. Każdy dzień to dla nas święto, jak przychodzi jakaś subskrypcja. Witamy w naszym biurze zawsze z radością każdego nowego subskrybenta. Każdego znamy z nazwy, także nie jesteście dla nas anonimowi. I bardzo dziękujemy za lajki, za komentarze, za kciuki w górę, za komentarze prywatne od was. Także to jest bardzo, bardzo miłe i w ogóle dla nas to jest zupełnie inne doświadczenie, bo my nie jesteśmy ani youtuberami, ani aktorami, ani filmowcami. Po prostu jesteśmy architektami, którzy projektują wnętrza. Ciach.